Godzina piąta. Umiłowana moja, tej tak ciemnej nocy mroki spowiły całą ziemię, a wy, mali i bezbronni, nie możecie wobec tego wszystkiego nic zrobić, jedynie odmawiać Ojcze nasz, aby Bóg Ojciec to wszystko złagodził. Ludzie Kościoła łamią serca. Ci zaś, którzy powinni kochać, odrzucili Syna Bożego, przyjmując to wszystko, co jest dla nich wygodniejsze. Proszę kapłanów, którzy są jeszcze w duszy i duchu solidarni ze mną, aby przygotowali się na przyjęcie wszelkich cierpień i wszelkich boleści, jakie ich dotkną. Pomóżcie tym dzieciom zdezorientowanym i zagubionym. Ja jestem z wami, by błagać o to wszystko, aby żadna dusza nie została odebrana memu Ojcu. Siostro moja, tej nocy zdarzyła się najgorsza rzecz, jako mogło oglądać moje serce. Również głowy państw nie podejmują decyzji w moje imię i dlatego wasze cierpienie będzie ogromne. Wy, waszymi maleńkimi modlitwami i światłem duszy, orzeźwiliście me serce. Powróćcie do mnie, aby nic nie mogło was zranić. Córko, te cierpienia będą liczne i silne, ale ten, kto otwiera swoje serce mojemu Ojcu, nie musi się niczego lękać. Wy wybrani, módlcie się dalej nieustannie, ażeby moje przebite serce mogło mieć trochę ochłody. Ja położę me ręce na tych, którzy mnie wzywają i pobłogosławię ich wraz z ich rodzinami. Módlcie się z otwartym sercem razem z moją matką, tak wielce miłosierną i tak pełną miłości do was. Teraz was błogosławię w imię Ojca mego, w moje święte imię i w imię Ducha Świętego. Amen.